Moja wrażliwa skóra jak zwykle reaguje bardzo intensywnie. Teraz zauważyłam, jak pięknie odnowili kamienicę. Idę do Medea. Tutaj chodzę zawsze od nastu lat do dr Wojsy. Jest po prostu świetną specjalistką, więc zobaczymy, co uda się zrobić z moją twarzą. Jeszcze szybkie ujęcie przed. Jestem totalnie bez makijażu. Jak się uda, to właśnie chciałabym nawilżyć skórę pod oczami, bo no możecie zobaczyć, jak to wygląda codziennie, dosyć mocne zasinie, więc chciałabym ją nawilżyć, zregenerować. Tutaj będziemy robić laser. Chciałabym też zrobić laser tutaj, bo mam jeszcze takie przebarwienia, tak samo tutaj, ale to zobaczymy. Bardzo chciałabym zrobić mezoterapię również tutaj pod oczy, to zrobić tutaj na te miejsca, gdzie wypadły mi włosy przez Hashimoto. Bo one odrastają, ale zaraz się łamią i mam problem, żeby tamtą skórę zregenerować i pobudzić, żeby rosły tam naprawdę zdrowe włosy, więc chciałabym spróbować, ale zobaczymy, ile da się dzisiaj zrobić, bo no wiadomo, to jest jedna wizyta. Ja się cieszę, jak mogę zrobić jak najwięcej podczas jednej wizyty, ponieważ już sobie zaplanowałam wolne, nie mogę sobie zbyt często na to pozwalać, więc mam czas, żeby się zregenerować i zobaczymy. No i chciałabym delikatnie ostrzyknąć usta kwasem hialuronowym, żeby je rozpulchnić i nawilżyć, bo mam bardzo duży problem z pękaniem aż do krwi, z takim bardzo mocnym wysuszaniem od zawsze, a przez Hashimoto mam jeszcze większy problem właśnie z takim czymś, więc zobaczymy, co się da zrobić. Okej, to idę. Tutaj jest wyjście. Jestem po rozmowie z panią doktor. Stwierdziła, że oszalałam, że chcę tak dużo wszystkiego naraz, ale to jest jedyny czas, żeby się regenerować, więc robimy tak. Laser frakcyjny, żeby rozluźnić bliznę. Radiofrekwencję robimy pod oko, nie mezoterapię. I co jeszcze robimy? Tutaj robimy jeszcze laser. Będziemy zamykać naczynia. Będziemy zamykać też naczynia, bo no wiadomo, po tej bliźnie też jest taka zaczerwieniona ta skóra, więc dużo roboty przed nami, ale będzie dobrze, więc pokażę wam już. Może w trakcie się uda jeszcze coś uchwycić, a później wam podam ceny i no zobaczymy, jak się będzie goić. Znieczulam się teraz, bo chciałabym jeszcze laser zrobić na takie pojedyncze miejsca, takie wiecie, małe blizny. Póki co zrobiliśmy tutaj. Ból nie jest duży, tylko że to jest takie nagłe jakby oparzenie, więc taki impuls nas przechodzi i nie jest to najprzyjemniejsze, ale wszystko jest do wytrzymania. A teraz właśnie się tutaj znieczulam. Więc będę dzisiaj zadowolona. Pani doktor powiedziała, że zobaczymy, co się da zrobić. Właśnie tutaj te oczy, a na włosy coś zaradzimy. Więc dopiero później pójdę do pani doktor. Teraz moja bardzo dobra znajoma z ogromną wiedzą robi mi laserek po konsultacji z panią doktor. I będzie dobrze. Tak się cieszę. Tak się cieszę, że nareszcie mogę sobie zregenerować tą skórę, bo cały czas ją katuję hardkorowymi jakimiś charakteryzacjami, bodypaintingami, a nie mam czasu się złuszczyć, zregenerować, nie mam czasu nawet kwasów sobie żadnych zrobić, bo cały czas pracuję twarzą, więc naprawdę lata całe czekałam na ten moment, żeby to zrobić i fajnie, że teraz się da. A szczególnie tutaj, gdzie robiłyśmy na początku, to po jakiejś alergii zostały mi takie przebarwienia. Zresztą wiecie, bo już dawno o tym wspominałam i nawet radziliście mi kupić różne maści, leki, ale nic z tego nie pomogło, więc teraz usuwam to przebarwienie laserem, bo już pół roku, czy nawet dłużej się z tym męczę i cały czas mam to na skórze. Zobaczymy te efekty po. Oczywiście wszystko wam nakręcę. Po kilku dniach, może po tygodniu zrobimy sobie takie podsumowanie, jak już będzie wszystko zagojone, takie przed
i po. No i rozmawiałam też z panią doktor odnośnie nawilżenia tych ust, chociaż też coś wykombinujemy. Taką bardzo, bardzo malutką daweczką, żeby je tak delikatnie tylko rozpulchnić, żeby one już tak mi nie pierzchły i nie pękały. Także to wykombinujemy i może tutaj delikatnie wypełnimy, bo tu jest ładnie podciągnięte wszystko po lipliftie, a tutaj mi opada owal twarzy. Zobaczymy, zobaczymy. Nie mogę się doczekać. A teraz uwaga, tylko dla osób o mocnych nerwach. Jestem po laserze. Spójrzcie, jak to wygląda. Jest takie jakby popalone miejsca, delikatnie są dziurki zrobione. Tutaj już się delikatnie osocze wydziela. Więc wszędzie, gdzie miałam jakieś małe blizny, nierówności, dziureczki takie w skórze, miałam wykonany ten laser, więc wygląda to, jakbym miała troszkę jakiś liszaj, nie? Coś takiego. No. To teraz będę się regenerować. I co robimy teraz? Teraz będziemy robić radiofrekwencję krępową. Radiofrekwencję będziemy robić. Będziemy napinać okolice oka. Żeby przyda była się. Przyda się. Płakana. Ale radiofrekwencja zrobiona. Ból taki do zniesienia. Bo jest to nakłuwanie po prostu igiełkami. Bardzo dużo jest tych malutkich igiełek tak na tej głowicy. A na samym końcu są one rozgrzane właśnie tymi falami radiowymi. Więc nie jest to żadne wstrzykiwanie produktów, tylko pobudzenie skóry do regeneracji, do ujednienia. Więc całą tutaj okolicę wokół oczu miałam wykonaną, więc może ta opuchlizna po prostu, która ciągle mi powstaje, będzie mniejsza. No i super czerwona jest. Pięknie wygląda. Teraz nałożymy krem. No i przejdę sobie do pani doktor na igiełkę. Moja wrażliwa skóra jak zwykle reaguje bardzo intensywnie. Ale jutro już to czerwone nie powinno być tak mocno widoczne, natomiast no, laser frakcyjny będzie bardzo długo schodzić i będzie bardzo czerwono, będą stróbki i tak dalej. Zaraz będę wchodzić jeszcze do pani doktor. I cieszę się, że tutaj już od lat na stuletnik w sumie chodzę, więc znam się tutaj z panią doktor i z Asią, więc bo tak, polecam wam Asię tutaj, super, ma super wiedzę, chodziłyśmy razem do szkoły i tutaj pracuję już wiele lat, więc mogę spokojnie sobie tutaj kręcić, mam pozwolenie, mogę wam pokazać, jak to wszystko wygląda, bo uważam, że o tym trzeba mówić, trzeba pokazywać, jakie są efekty, czego się można spodziewać, jak to wygląda. Proszę bardzo. Uwaga, uwaga, nie dla wrażliwych. Wyszłam do światełka, żeby wam pokazać. Tutaj poszło pół ampułeczki. To jest bardzo mało, natomiast moja wrażliwa skóra reaguje zawsze tak, że ja od razu puchnę. Jestem bardzo, bardzo, bardzo czerwona, więc na pewno osoby z normalną skórą, mieszaną, tłustą, jakokolwiek, nie tak wrażliwą jak moja, no to aż takiego odczynu nie będą mieć, ani takiego opuchnięcia. Tutaj jestem bardzo czerwona z tego lasera, ale zobaczcie, jak szybko już sama... Co tutaj robiliśmy? Radiofrekwencję już zapomniałam. Tyle dzisiaj miałam zabiegów wykonane. Pani doktor mówi, że normalnie absolutnie się tego nie podejmują, ale znają moją specyfikę pracy i wiedzą, że ja nie mam czasu za bardzo na regenerację, więc wszystko zostało tak zaplanowane, żeby było bezpieczne i dobrze wszystko wykonane. To i tak, zobaczcie, ile tu się działo. Teraz tylko czekać, bo już będzie lepiej. Teraz myślę, że na dniach najgorsze będzie oczywiście te miejsca, które są po laserze,
one będą jeszcze bardziej czerwone, pali, no już trochę mniej, myślałam, że będzie gorzej, no jednak przez cały dzień będę odczuwać jakiś ból, po nakłuwaniu głowy, pani doktor powiedziała, że spokojnie mogę dzisiaj już umyć włosy wieczorem, będzie ok, natomiast no troszkę krwi tutaj jest, więc nie chcę wam pokazywać. Sztucznej krwi, sztucznej, takich rzeczy tu nie pokazujemy, ale no, czuję takie mrowienie pod skórą, natomiast pani doktor powiedziała, że to jest najlepsza metoda na to, aby zmusić troszkę cebulki włosów do wzmocnienia i do, pobudzić do wzrostu włosów. Jeszcze tego nie próbowałam, więc mam nadzieję, że naprawdę ta mezoterapia mi pomoże i te moje włosy się troszkę odrodzą i zaczną rosnąć już takie zdrowe i długie, bo te okolice, gdzie straciłam włosy po zachorowaniu na Hashimoto, to niestety, ale no już walczę z tym tyle lat. One raz odrastają, ale nigdy nie na tyle, żeby całkowicie zakryć te miejsca, więc spróbowałam i zobaczymy. Dosłownie całą głowę miałam nakłutą mezoterapią. Najbardziej tutaj te przody, właśnie te za kola. Więc sprawdźmy. Jestem cała pokłuta, poparzona, ale bardzo szczęśliwa, że się po prostu to udało i teraz mam 2 tygodnie, bo mam mnóstwo filmów na zapas, więc mam dużo pracy, ale nie muszę nagrywać nic już i pokazywać swojej twarzy, ale oczywiście tego vloga będę kontynuować, abyście widzieli dokładnie, jak przebiega proces gojenia się. Jestem zadowolona, że udało się zrobić bliznę tutaj przy nosie. Jestem zadowolona, że udało się nawilżyć usta. Naprawdę tutaj niewiele zostało preparatu wstrzykniętego, tylko po to, żeby je rozpulchnić, ale ja spuchłam ekstremalnie, bo tak, taką już mam naturę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać ostatecznie po. Mam nadzieję, że was tutaj nie przeraziłam i nie będziecie mieć koszmarów w nocy. Jestem już u rodziców, bo wam chyba nie powiedziałam, że jestem na Śląsku w ogóle i pani doktor i gabinet Medea jest tutaj na Śląsku, w moich okolicach. No i sobie leżę. Dałam ręcznik ze względu na to, że no sporo tutaj tej czerwonej substancji, mam, boję się mówić słowo na K, bo YouTube może to uznać jako, wiecie, coś przemocowego. Już mniej cierpię, bo na początku po samym ostrzykiwaniu, po samej mezoterapii, no to miałam takie, wiecie, tak bardzo delikatnie mi się kręciło w głowie, drżały mi ręce, ale zdecydowanie to był mniejszy ból niż miałam kiedyś oksy robioną na głowę. No to tego raczej nie powtórzę, bo to boli bardzo. Tego nie byłam w stanie wytrzymać ani powtórzyć. Natomiast tutaj naprawdę było wszystko do zniesienia, jeszcze przecież bez żadnego znieczulenia, bez niczego. Ale takie lekkie, wiecie, przytłumienie i lekki ból głowy był. Teraz po prostu czuję, że coś tutaj się działo na głowie. Jest ona taka odrętwiała, więc postanowiłam sobie odpocząć. No, laser frakcyjny wygląda jak wygląda, więc jestem w kropeczki, jestem cała czerwona. Lekko już tutaj schodzi opuchlizna, zobaczcie. No, ale sądzę, że trochę usta też będą sine. Będzie jakiś krwiaczek, tu już coś występuje, ale ja naprawdę taka jestem, że mnie się lekko dotknie i ja już jestem sina, czerwona, więc u mnie jest po prostu wszystko, mam wrażenie, często 10 razy bardziej niż u normalnego człowieka, w sensie z nie aż takimi problemami i tak wrażliwą skórą, jaką mam ja. Więc no, widok nie jest zbyt ciekawy, ale wszystko wam pokazuję tak, jak jest. Proszę bardzo. Teraz odpoczywam i pokażę wam jutro, jak to wygląda. Uwaga, to będzie mocne. Wyglądam, jakbym miała ospę. Wygląda to świetnie. Mam bardzo opuchniętą dolną wargę. Po prostu wczoraj była tak ogromna, że myślałam, że eksploduje. I to jest stricte opuchlizna, więc to jestem przyzwyczajona, ja to zawsze jakoś puchnę. Tu wszędzie też byłam spuchnięta, bo
frakcyjnym. Tutaj już tak delikatnie, ale no, wygląda to dosyć zabawnie. Nałożyłam już grubą warstwę 50 SPF-a, bo to jest bardzo istotne przy frakselu i wychodzę zaraz z domu, więc dobrze, że są maseczki. Pokażę Wam jutro, jak to będzie wyglądać. Dzień trzeci po zabiegu i powiem Wam, że nie jestem w stanie przyglądać się w lustrze. Więc uwaga. Słuchajcie, jak patrzę na siebie w lustro, to przypominają mi się czasy, kiedy miałam mocny trądzik, kiedy miałam straszny czas w swoim życiu i miałam takie hormonalne stany zapalne. I tak to czasem wyglądało, po prostu mega czerwona twarz, czerwone przebarwienia. Teraz to są po prostu stróbki, które schodzą i krwiaczki. Moje usta już nareszcie zaczynają się pomniejszać, bo obrzęk był naprawdę wielki. No ale tak to wygląda. Tutaj pod nosem bardzo dużo osocza, tak to może powiem, się wydzieliło. Powstał taki mocny strupek, który się wykruszył w ciągu nocy. Jeszcze jest trochę widoczny. Tutaj zobaczcie. I pokazuję Wam się, zanim pójdę pod prysznic, bo sądzę, że się troszkę jeszcze to wszystko namoczy i będzie być może widoczne delikatniej. Czuję mocne ściągnięcie, więc nałożę sobie zaraz grubą warstwę kremu i oczywiście kremu z filtrem, bo dopiero wstałam, się ogarniam, żeby zabezpieczyć swoją skórę. No i tak, zobaczymy, kiedy to zacznie delikatnie sobie schodzić i kiedy nie będę wyglądać jak właśnie nastolatka, która ma problemy z trądzikiem. Ale tak, no właśnie takie problemy skórne miałam jak najbardziej i pozostawiły one ślady w postaci blizn, dziureczek na mojej twarzy i to właśnie jest usuwanie tego. Ciekawa jestem, jak bardzo sobie poradzi po jednym zabiegu laserem frakcyjnym. No usta, zobaczcie, są bardzo, bardzo delikatne. Tak jak Wam mówiłam, tu naprawdę niewiele zostało wstrzykniętego kwasu, żeby po prostu nawilżyć, rozpulchnić, żeby one mi tak nie pękały. Tu jeszcze czuję duży obrzęk, więc to na pewno się pomniejszy i usta nie będą, wiecie, takie, bo oczywiście takich nie chciałam, bo tu nie chodziło o powiększenie, tylko po prostu o takie fajne wypełnienie ich, uwypuklenie, coś w tym stylu. No, także dzisiaj jest naprawdę kiepsko. Jak kurier przychodzi, to zakładam maskę, żeby się nie przestraszył. A jeszcze tutaj dodam, że to nie problemy skórne są takie straszne, tylko jak tak na siebie patrzę, to ktoś może pomyśleć, że mam jakąś chorobę zakaźną, bo tak to trochę wygląda. Bo nie są to wypukłości, tylko wiecie, takie dziwne plamki na twarzy. Więc fantastycznie, czuję się po prostu przepięknie. Na szczęście tutaj nie mam żadnych siniaczków. Czuję jeszcze na skórze głowy, że coś tutaj się działo. No tego efektu nie ocenimy tak jakby jeszcze w tym vlogu. Musimy poczekać. Faza wzrostu włosa trochę trwa, więc myślę, że dopiero po około 2 miesiącach tak będziemy mogli sprawdzić, czy coś tam wyrosło na mojej głowie, w tych miejscach, gdzie włosów za bardzo nie mam. No, no, przeuroczo wyglądam, świetnie się czuję. Myślę, że odezwę się do Was za jakieś 2 dni, bo jutro raczej nic się nie zmieni. Pewnie tutaj się jeszcze wszystko zmniejszy, może siniaczki zaczną już delikatnie schodzić, ale tak, no, to raczej będzie ze mną przez jeszcze długich kilka dni. Dzień dobry, mamy sobotę. Zabiegi miałam we wtorek. Pokazuję się teraz w najmocniejszym świetle łazienkowym, jaki mam. Jestem wymoczona po prysznicu. Tutaj w ogóle jakiś George powstał. Pewnie, wiecie, przez to, że teraz nie nakładam nic oprócz delikatnego przemywania twarzy i
tego balsamu Samarite, powiem Wam, że no pomaga mi, bo ta skóra pod nosem tutaj się mocno złuszczała i sobie to tak, wiecie, tak jakby namaczałam tym balsamem, przez co tak ładnie to wszystko zeszło, to osocze, które się wydzieliło i powstał taki naprawdę solidny strób. Tutaj też wszystko już się łagodzi, delikatnie się złuszcza, same te kropaczki, które zostały. Siniaczki schodzą, obrzęk też już delikatnie schodzi. No ten George, ale to, no, to trudno. Tutaj jeszcze mam dosyć szorstko. No i wygląda to kiepsko, nie czuję się najpiękniej na świecie, ale wiem, że będzie pięknie później. Widzę tutaj po tym RF-ie, że mam o wiele mniejsze opuchlizny pod okiem. Tutaj w tym świetle to nie wygląda najciekawiej, ale naprawdę to pomogło. Dzisiaj wychodzę, więc nakładam grubą warstwę kremu z filtrem i chyba sobie tutaj jedynie zakryję te zaczerwienienia, nawet sobie delikatnie przemaluję brwi, bo już spokojnie mogę myć twarz, więc jest naprawdę dobrze. No i kosmetyki, które mi teraz pomogły, to tak jak Wam pokazywałam, ten balm, taki najbardziej chyba popularny z Samarite. Taka, wiecie, bardzo tłusta konsystencja. Sądzę, że przez niego tutaj ten Jordan mógł powstać, ale ogólnie na to mi bardzo pomogło. No i na usta peelingująca pomadka Sylveco. Super sprawa, bo bardzo fajnie i szybko to krążenie mi też, wiecie, się poprawiło i usta już wyglądają bardzo naturalnie. Tu jeszcze z jednej strony mam taki duży obrzęk, czuję to, ale jeszcze potrzebuję pewnie kilka dni, żeby to zeszło. O, więc widzicie mnie w fantastycznym stanie, ale będzie lepiej. Piękne ujęcie. Mamy poniedziałek, czyli mija już prawie tydzień, jutro będzie tydzień, od momentu zrobienia zabiegu i wyglądam tak. No jakbym miała po prostu mocne przebarwienia po trądziku, bo wszystkie stróbki już poschodziły tak bardzo delikatnie, zostały rozmoczone właśnie tym super balm Samarite. Fajnie wszystko poschodziło, pamiętajcie, że tego nie drapiemy. Krwiaczek już tutaj schodzi i tutaj już powolutku. Pod nosem mocno jeszcze zaczerwieniona skóra. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko dalej stosować filtr 50 codziennie, a może po tygodniu, po kilku dniach zobaczę, jak będzie skóra wyglądać, zacznę stosować sobie jakieś lekko rozjaśniające kosmetyki, żeby wszystko fajnie przywrócić do normy i żebym miała znowu taką gładziutką buzię. Fajnie, że już nie mam obrzęku. Bardzo, bardzo się cieszę. Wszystko wraca już do normy. I już myślę, że na dniach będę w stanie się normalnie pomalować, zakrywając te przebarwienia. Na razie sobie jeszcze odpoczywam w domu. Pokazuję Wam się w takim stanie, jak wstałam. Ogólnie ostatnie dni były bardzo ciężkie dla mnie, bo zablokowali mi konto na Instagramie i straciłam i walczę jak z wiatrakami, żeby je odzyskać, więc stres był duży. Dodatkowo jakieś hormonalne zmiany się pojawiły. No i zaczerwienienia są po prostu dużo mocniej widoczne przez niewyspanie, stres i tak dalej. Mamy piątek, czyli już ponad tydzień, półtora tygodnia można powiedzieć, po zabiegu, no i przebarwienia wyglądają tak. No ogólnie dzisiaj naprawdę jest fatalnie, no wiecie, te dni, te sprawy, więc po prostu czuję się i wyglądam, jak wyglądam. Ale tak myślę, że naprawdę będzie dobrze. Fajnie jest tu skóra napięta. Podoba mi się, jak wygląda skóra pod okiem po właśnie radiofrekwencji. No i tutaj też jest taka wygładzona. Widzę, że te blizny, które właśnie robiliśmy, są takie spłycone, delikatniejsze. A jeszcze wiem, że ten proces regeneracji skóry trwa, że to jeszcze
potrwa. Nie wiem, kiedy tego vloga tak już, wiecie, topnę, że już będzie koniec i że nie będę robić żadnych aktualizacji, bo myślę, że zaczerwienienia jeszcze będę miała pewnie do 2 tygodni. To już jest taki stan, że spokojnie można się pomalować i tego nie będzie widać. I nawet się zastanawiam, czy nie nakręcić jakiegoś filmu, jakie zakrywam. Przy okazji możemy sobie przetestować jakiś mocno kryjący na przykład podkład. To jest głupi pomysł. Może na dniach to zrobię. Ale nie wiem, w jakiej kolejności wam jeszcze to wrzucę, więc póki co wyglądam tak po mocnych zabiegach regenerujących i wygładzających skórę. Koszmarek, nie? Ale będzie dobrze. 2 tygodnie i 1 dzień po zabiegu. No, przebarwienia są jeszcze bardzo duże tutaj. Zobaczcie, sporo ich, ale czuję, że moja skóra odżyła. Jest taka odżywiona, naciągnięta, już nie ściągnięta, już się tak mocno ta skóra też nie łuszczy, więc jedynie co mi teraz pozostaje, to po prostu usuwanie tych przebarwień. Może nie usuwanie, tylko odczekanie, aby moja skóra po prostu nabrała jednolitego koloru. Więc już będę sobie sięgać po pielęgnację taką wyrównującą koloryt właśnie. No i to już chyba by było na tyle. Ja myślę, że jeszcze tydzień, dwa i powolutku będzie wszystko już schodzić. No, cieszę się, że to zrobiłam. Po prostu się cieszę. Czuję się jak nowa. Taka po poprawkach, ale nareszcie skóra się regeneruje. Czas na podsumowanie. Tak wygląda moja skóra po 3 tygodniach, po tych wszystkich zabiegach. W trakcie tej regeneracji przeżyłam mały kryzys, ponieważ zdarzył się duży stres, a mianowicie zablokowano mi konto na Instagramie. Prawdopodobnie je całkowicie straciłam i o tym nakręciłam osobny film, więc troszeczkę mnie wysypało takiej drobnej kaszki, ale pokażę wam zaraz, co jest przebarwieniem po tych zmianach, a co jeszcze przebarwieniem po zabiegach. Tutaj widzicie taką wrażliwą, jeszcze czerwoną skórę, no i oczywiście skórę pod nosem. Tutaj to jest po zabiegach, to tutaj to są małe zmiany i tutaj z tyłu, a to jest jeszcze laser. Więc na mojej skórze bardzo, bardzo długo wszystkie przebarwienia widać, ale mam też popękane naczynka. I umówiłam się już na 6 grudnia, więc to będzie w czasie vlogmasów codziennych, to będziecie widzieć, bo po prostu zabiorę aparat ze sobą, wszystko wam wtedy filmuję w ciągu całego dnia, co się u mnie dzieje, więc umówiłam się na tą radiofrekwencję, czyli ten taki jakby laser, ale ten delikatny, gdzie mogę w sumie od razu się malować i funkcjonować, na wzmocnienie naczynek. I tutaj właśnie będziemy działać jeszcze pod nosem, bo skóra jest zaczerwieniona, wiadomo. Blizna się lekko spłyciła, ale sądzę, że wiecie, no taki laser trzeba powtarzać. Może na wiosnę mi się uda. Wtedy będę robić tylko tutaj na okolice pod nosem. Już nie będę robić na twarzy, bo bardzo długo po prostu się moja skóra regeneruje, długo widać przebarwienia. Ostatnio miałam niemalże idealną cerę, a teraz po prostu z tymi przebarwieniami jeszcze troszeczkę muszę powalczyć, ale tak po prostu mam. Moja skóra taka jest, że jeżeli mam jakiekolwiek przebarwienia, to pomimo tego, że codziennie używam filtrów 50 i tak dalej, to po prostu moja skóra jest przeźroczysta i one są bardzo długo widoczne, więc teraz będę je sobie usuwać, dochodzić do siebie. Skóra jest fajna, taka wygładzona, ujędrniona, bardzo jestem zadowolona z tej radiofrekwencji, właśnie co zrobiła tutaj na skórę wokół moich oczu, pomimo tych stresów i mojego niewyspania w ostatnim czasie. Uważam, że naprawdę fajnie wygląda. Zobaczcie, ja nawet kremu nie nakładałam jeszcze pod oczy, tak jak wstałam, wam się prezentuję w świetle, żeby wam pokazać, jak moje zaśnienia wyglądają. Zaśnienia, jakie mam przy Hashimoto, czyli zaburzonej tarczycy, to no całkiem nieźle, tak mi się wydaje. Więc będę robić radiofrekwencję. Jeszcze tutaj, zobaczcie, mam popękane naczynka. To jest to miejsce, gdzie kiedyś mnie uczuliło i dosłownie miałam takie rozlane, drobne kropeczki i
cały czas walczę z tymi przebarwieniami, one są głęboko pod skórą, w ogóle to przebarwienie jest mega dziwne, więc tutaj jeszcze będę robić tą radiofrekwencję i pod nosem, to wam pokażę. No, co do włosów, no to tego jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić, bo za krótki czas. Myślę, że po jakichś 2 miesiącach możemy zobaczyć, czy faktycznie coś tam odrasta, więc tutaj to potrzebuje czasu. Ale co do zabiegów, jestem naprawdę zadowolona, że w ogóle się na nie zdecydowałam, że w końcu mogłam je zrobić, że miałam ten czas na regenerację, więc ekstra. Koszta, bo pewnie was to będzie interesować, ale powiem wam, że to nie jest takie łatwe, ponieważ to jest bardzo indywidualnie ustalane, bo chodzi tutaj o ilość strzałów, o powierzchnię i tak dalej. Plus ja zrobiłam sobie cały taki pakiet, a jak wam mówiłam, no pani doktor stwierdziła, że jestem nienormalna, gdyby mnie nie znała, no to by się tego nie podjęła, natomiast zna moją skórę już na pamięć i to tak rozplanowałyśmy, że po prostu wszystko dałyśmy radę zrobić, plus no jestem dosyć twarda, bo no te zabiegi nie są najprzyjemniejsze akurat. Jakakolwiek igła, nakłuwanie czy przypalanie laserem, no to boli, no po prostu boli, więc ja w trakcie 2 godzin miałam tyle po prostu tego wszystkiego, że ja cię kręcę. Zapytałam, ile mniej więcej taka blizna wychodzi, tak żeby się umówić, żeby właśnie to była taka w miarę pewna kwota. No to usłyszałam, że taka blizna, jednorazowy zabieg to jest takie 250-300 zł. Tak trzeba liczyć, no mniej więcej, bo to też zależy od wielkości danej blizny. Macie dokładnie na scenie, dlatego przechodzę, bo ja też, wiecie, nie robiłam sobie na przykład całych tutaj policzków, tylko to były jakieś pojedyncze strzały, więc te strzały były liczone, a nie całe jakieś przestrzenie, więc ciężko jest to obliczyć. Ja myślę, że za ten pierwszy laser frakcyjny, no to u mnie to wyszło może jakieś 600 zł, coś takiego, 500-600 zł na moją twarz, plus radiofrekwencja, no to same oczy miałam tutaj i tu aż, żeby tak wszystko ujędrnić i troszeczkę tutaj, gdzie ta ostrość? Uciekła. No to same oczy to jest 300-400 zł, ale no powiem wam, że efekt jest od razu wow. Ja jestem bardzo zadowolona, bo miałam już taką opuchliznę, wygląda to super naturalnie, bez żadnego ostrzykiwania, po prostu ta skóra się zregenerowała, ujędrniła tak, wiecie, naturalnie po prostu przy procesie regeneracji. No nic innego nie robiłam, więc w sensie tym laserem, więc nie mogę wam powiedzieć. No i zobaczę teraz, jak to będzie właśnie z tymi jeszcze popękanymi naczynkami, żeby wzmocnić troszkę skórę, no to w grudniu. Zobaczymy. Co do ostrzykiwania głowy, to jest mezoterapia i tutaj no miałam całą głowę. Myślałam, że tylko się skupimy na tych miejscach, ale całą głowę, żeby to pobudzić. No to koszt to od 250 zł. Myślę, że tutaj też kwestia wcześniejszych konsultacji, żeby sprawdzić co, ile jest potrzebnych zabiegów, czy jest potrzebny jakiś pakiet, czy nie. No i jeszcze ostrzykiwanie, to powiem wam, że tutaj no ja miałam jakieś pół ampułeczki, bo no zresztą widzicie, że usta są dalej bardzo, bardzo naturalne, tak naprawdę nikt by nie powiedział, że cokolwiek tam wpuściłam. Powiększanie ust to zazwyczaj są naprawdę duże ilości, mi chodziło o to, żeby usta tylko nawilżyć bez efektu, wiecie, jakiegokolwiek kaczorka, mam po prostu nawilżone i takie lekko uwypuklone usta, żeby je lepiej pielęgnować i zabezpieczać. I faktycznie powiem wam, że od tego momentu, mimo że jest teraz ten paskudny czas, kiedy zaczynamy grzać i w ogóle, kiedy moja skóra zawsze dostaje najbardziej, nie tylko moja, bo wiem, że wasza też, ale moje usta już w tym czasie zaczynają pękać po prostu aż do krwi. Nie znoszę tego okresu, to teraz moje usta są piękne, nawilżone, wystarczy po prostu odrobina pomadki, nie chodzę non stop z peelingiem i z pomadkami, więc jestem super, super zadowolona. Chodzi głównie o te ujędrnienie, żeby nie było takiej, wiecie, skóry, która ma szansę w ogóle się tak, wiecie, łuszczyć, nie wiem, tak zbierać niefajnie.
więc ekstra. I zauważyłam też różnicę podczas mojego mówienia, bo ja prowadzę przez, wiecie, 8-9 godzin warsztaty nieraz, co chwilę mówiąc i to bardzo dużo mówiąc i często zbiera mi się też, wiecie, mam taki odwodniony organizm, więc zbiera mi się taka biała, nienawidzę tego, robi się tak mniej. Mam nadzieję, że to jest właśnie powodem tego, więc zobaczcie, że bardzo, bardzo, bardzo naturalny efekt na usta, nic nie widać. Bo ja nie lubię po prostu, wiecie, nie przepadam za tymi takimi podwiniętymi ustami mocno. Nie czułabym się pewnie komfortowo, a tak jest super, tak jestem zadowolona. No to tyle, jeżeli chodzi o ten vlog. Wiem, że nie pomogłam teraz cenowo. No ja zapłaciłam grube pieniądze, sporo, pomimo tego, że to był, wiecie, pakiecik i jeszcze taką małą zniżkę dostałam ze względu na to, że po prostu jestem stałą klientką, która już od lat tam chodzi, korzysta z usług, no to sporo, ale czekałam na to bardzo, bardzo długi czas i słuchajcie, no sama ta skóra głowy i porost włosów, jeżeli to faktycznie jest najbardziej skuteczna metoda póki co, żeby te włosy się jakoś zregenerowały. Jeżeli zauważę, że to najbardziej mi pomaga i że te włosy jak odrastają, to od razu się nie łamią, to pewnie będę sobie raz na jakiś czas to wykonywać. Nie jest to w ogóle przyjemny zabieg. Bolała mnie po tym głowa, nie czułam się dobrze, ale naprawdę potrzebuję tych włosów. Bardzo źle się czuję, kiedy mam momenty właśnie, kiedy te włosy tak wypadają i bolą mnie i tak dalej, więc jeżeli to pomoże, to dla mnie to jest żaden koszt w tym momencie, bo można wydawać mnóstwo pieniędzy na jakieś wcierki, niewcierki i tak dalej, ale przy chorobach autoimmunologicznych to we wnętrzu jest ten problem, że te włosy wypadają i nie rosną, więc to będziemy obserwować. Ja wam oczywiście powiem, jeżeli ja zauważę jakąś różnicę, że jest to spowodowane tym zabiegiem, więc będę was informować. Kręcę, wiecie, tak całkowicie szczerze te wszystkie vlogi, nie po to, żeby się chwalić czy coś takiego, tylko jeżeli ktoś ma ten sam problem i chce sobie taki zabieg wykonać, to żeby wiedział co i jak to wygląda, jak twarz wygląda po takich zabiegach, jak długo się regeneruje. Wiadomo, każdy ma inaczej, właśnie każdy ma inaczej. Niektórzy to po takim laserze to raz, dwa i wyglądają dobrze. Ja przy mojej arystokratycznej skórze, tak zawsze pani doktor mi mówiła, albo takie niemowlęcej, ona jest przeźroczysta, jest bardzo delikatna, więc po prostu u mnie wszystko jest o wiele bardziej zaczerwienienie, jest większe przebarwienia, się utrzymują dłużej, zasinienie i siniaki to po prostu sobie żyją na całego, więc jeżeli macie taką samą skórę, to po prostu możecie się spodziewać podobnego efektu. Dobrze. Na dzisiaj to już wszystko. Długi był ten vlog, rozciągnięty przez tak długi czas, ale mam nadzieję, że był przede wszystkim pomocny, więc dajcie znać, czy wam się przydał taki vlog. I czy mam wam kręcić, jak coś właśnie robię takiego, tym bardziej zabiegi, które mają na celu zregenerowanie się skóry, bo ja po prostu rzadko mogę sobie na to pozwolić ze względu na moją pracę, a tutaj się udało, jestem zadowolona. No i zobaczymy, na wiosnę pewnie będzie powtórka z rozrywki z laserem pod nosem, bo o, ta blizna naprawdę jest tutaj bardzo delikatnie widoczna, tylko chodzi całkowicie, żeby tak, wiecie, zniwelować, żeby już nie było. Jak zmienię aparat i będę robić takie mega przybliżenia, to wiecie, będzie dobrze. No. To tyle. Dziękuję i do zobaczenia we vlogmasach. Pamiętajcie o tym, vlogmasy już niedługo, codziennie, więc wpadajcie na kanał. Zawsze rano będą, chyba że będą jakieś problemy techniczne, bo pewnie YouTube nie będzie was informować pomimo dzwoneczka, bo te filmy będą po prostu dzień w dzień i system może nie dać rady. Moja twarz jeszcze nie jest zregenerowana, bo aparat uważa, że ostrość powinna iść gdzieś dalej. Dobrze, żegnam się z wami i do zobaczenia. Pa!